Nie masz ani honoru, ani ambicji. Ty, jak jesteś taka hojraczka, to wyskocz na solo. Co ty tu chciałaś? Nic. To po co tu przyszłaś? Muszę się załatwić. Pomyliłaś, to jest palarnia. Ale ja... Jesteś śniadanie. O szkole mówię. Myślałam, że może być fajne takie szycie. Co może być fajnego w siedzeniu przy maszynie? Można projektować modę. Tu modę? Nie ruszmy się moich sznurówek. Tak napisali w informatorze. Byłem w rana do rana. Dobra, to już idę. Co się tutaj dzieje? O mój Boże. Co się stało? Ktoś mi ukradł portfel. Pojebana jesteś. Kto trzyma portfel w szafce? Tam były pieniądze. Ile? 50 złotych. Na pewno jakaś wieśniora cię skroiła. Co ja teraz? Mogę coś innego? Ty palisz? Nie, ale chciałam spróbować. To masz. Odwrotnie, tak. Ty długo już palisz? No, gdzieś 4 lata. I ci w domu pozwalają palić? No, a dlaczego mają mnie nie pozwalać? A ty palisz w domu? No co ty? Nie pozwalają ci? Nie, to by zabili. Jak zaczynałam palić, też nie mogłam, musiałam się ukrywać. Chodziłam po piwnicach, po tym, po wszędzie, nie? A jak ktoś chciał, to zawsze w rękach wpitrałam. No i jak smakuje ci? Może być. Masz u mnie browara. Bez przesady. Dajcie ogień. Z Olegiem. Spotkałaś się już kiedyś z chłopakiem? No co ty? A całowałaś? Tak trochę. A, oblukaj. Tak. Nie tak dalej. O, kurde. Ej, laski, gdzie idzie? Do sklepu, a co? To kupcie mi browar. Bujaj się. Który ci się podoba? Żaden. Jak to żaden? No żaden. Ale co ty ściemniasz? No chyba wiem lepiej, co tym będziesz mawiać. Ale są całkiem niezłe towary. Weź przestań, jakieś menele spod sklepu. A ty głupia jesteś. No powiedz prawdę, nie wstydź się. No żaden mi się nie podoba. W ogóle, kurde, weź. Zajeramy. Boisz się duchów? Nie. Nie? A śmierci się boisz? Boję się trochę tylko. Trochę? A jak sobie wyobrażasz swoją śmierć? Chciałabym zginąć tak szybko, żebym nie cierpiała przed śmiercią. A nie boisz się tych rybaków, co cię będą gryzły po tym, jak umrzesz tam w trumnie? Przecież będę w trumnie leżała. No to też będziesz w trumnie, ale będą po tobie chodziły, po całym twoim ciele. Nie będą, bo trumna jest zamknięta. No to co, że jest zamknięta trumna? Tutaj, że ktoś wyjdzie. Ty chyba jesteś jakaś głupia. A w ogóle gdzie ty mnie przyprowadziłaś do cudzego grobu? No i co w związku z tym? Grzech popełniony. No to co? Jaki grzech? Ty tu w ogóle jakąś taką smętą bajerem tu wciskasz. Chyba to jest opcja grób, no nie? No jakby to był naprawdę mojego ojca grób, to co? Też byś piła. No twój tata by ci może to wybaczył jakoś. Weź, ty tak gadasz głupoty, że aż by się ciebie słuchać nie chce. Nie wiem. A pi-
napijemy się jeszcze, nie? No. Się napić. Chciałabym się tak zdała. A ty nie musisz być w domu? Nie. Od kiedy stałaś się taka dorosła? Dzisiaj. Co takiego zdarzyło się? Dam ci przywalić z całej siły. Przecież nie robiłaś.